Dobra, gościu, nie ma co się ukrywać, pokazuję ci formę. Włączam ostrzeżenie w postaci elektrostatycznej. Siemano, wiara, it's your rhythm shop. Przyszła w końcu pora podsumować sobie redukcję bez makrosów i powiedzieć sobie, dlaczego ona nie wypaliła. Bo nie wypaliła, nie ma się co szukiwać. Teraz ci wszystko opowiem. Dobra, ale przede wszystkim pamiętaj, że uśmiech musi być na twojej buzi i cieszysz się życiem i po prostu nie przejmujesz się niczym, a jeżeli się przejmujesz, to tylko trochę, a później wracasz do dobrego humoru. Bo z uśmiechem na ustach wszystko idzie łatwiej, wszystko idzie sprawniej i życie jest piękniejsze. Wow. Dobra, tymczasem jeżeli widzisz tam taki czerwony przycisk, bierzemy go, on musi być szary. Jak już ci mówiłem, szare kolory są w tym sezonie modne. Redukcja bez makrosów było tak, że parę dni było spoko, fajnie się cieszyłem, jadłem sobie co chciałem i tak dalej, ale tutaj właśnie leży mój problem, bo jeżeli ja nie mam napisane co, ile mam też czego zjeść, to mi się ciężko panować. Jak ja już wjeżdżam, to wjeżdżam na pełnej i po prostu, no kończyło się to różnie, więc powiem ci tak, na przykład do 15 trzymałem makro, później już nie, jednego dnia do 21 trzymałem makro, później już nie. Później na przykład trzymałem cały dzień makro, następnego dnia już nie. Więc po prostu ciężko mi się opanować i ja po prostu muszę mieć taki przepis, że na przykład mam tyle makrosów, takie makrosy mam, tyle kalorii mam, no i po prostu się tego trzymam. Wtedy mam pewność, że jest wszystko elegancko, no. Więc na pewno są osoby, które po prostu wytrwają w tym i będzie im fajnie i tak dalej, ale nie ja. Mi to nie pasuje z tego względu, że po prostu, no ja jestem taki, że nie umiem się opanować. Trudno, gościu, trudno, trudno. Muszę mieć jakiś przepis na formę, czyli zrobione makrosy, wyliczone makrosy. No i właśnie zaraz uderzam do stołu i wyliczam sobie makrosy, zrobimy to wspólnie, więc jeszcze sobie przypomnimy, jak wyliczyć makrosy. I oczywiście skoczymy sobie na trening, zjemy sobie i przetestujemy jedną rzecz. Czyli zmodyfikujemy sobie opaskę, żeby mi pomogła trzymać makrosy. Mam pewien patent na to. Podobno razi prądem. No to przyszła w końcu pora sprawdzić, jaka jest waga. Nie, boję się, gościu, ile to będzie. To waga, nieźle tej, 86,6. Puu, idziemy do stołu. A więc zanim zrobimy sobie posiłek przedtreningowy, trzeba wyliczyć sobie makrosy, żeby wiedzieć, na co sobie można pozwolić. Notebook P65 Creator od MSI. Oprócz tego, że jest mobilny i wydajny, posiada blisko 100% pokrycia przestrzeni kolorów sRGB. Jego lekkość oraz ogromne możliwości sprawiają, że montaż filmu wideo możemy odbyć w każdym miejscu. Jego elegancki i estetyczny design tylko sprawia, że chcemy jak najszybciej ułożyć sobie makrosy i ruszyć na trening. A tam idealnie sprawdzą się bezprzewodowe słuchawki sportowe Jabra Elite Active 65T, które możesz odebrać przy zakupie Fitbooka. Ich niewątpliwym plusem jest czas pracy aż 5 godzin na jednym ładowaniu. Dodatkowa możliwość połączenia aplikacji Jabra Sound Plus sprawia, że możemy dostosować dźwięk do indywidualnych potrzeb. Więcej informacji w opisie filmu. Tak więc oglądaj materiał do końca, bo tam będzie informacja, jak wygrać takie oto słuchaweczki. I od razu chciałbym cię poinformować, że 25 maja, czyli w najbliższą sobotę, będę we Wrocławiu na evencie właśnie od MSI oraz Jabry. Będzie to w klubie Fitness Akademii Retro na ulicy Piłsudskiego, start od godziny 11 i event potrwa 4 godzinki. Będziemy mogli zbić pionę, zrobić fotę albo po prostu porobić trochę kroków, gościu, więc pamiętaj, Wrocław ta sobota i się widzimy. Zaczynamy sobie od wpisania wagi. Moja waga to była około 85 kg bez kamery. Mnożymy to razy 24 oraz razy współczynnik aktywności. Ja sobie przyjmę 1,4. Sprawdzimy, ile to wyjdzie. Bierzemy sobie kalkulator i obliczamy. 85 razy 24 razy 1,4. Wychodzi mi 2856. Dobra, i z racji tego, że zależy mi na w miarę szybkim zredukowaniu tkanki tłuszczowej, odejmę sobie jakieś 500 kalorii na początek. Czyli mamy 2356. No to zaokrąglimy to do 2300. Okej, okay, teraz ja sobie przyjmuję 2,5 g na kilogram masy ciała, jeżeli chodzi o białko. Zaokrąglamy to do 215 g białka. Tłuszcze sobie przyjmiemy jakieś 0,5 na kilogram masy ciała. Mamy tutaj 42, zaokrąglimy do 40. Dobra, czyli reszta to będą węgle, czyli tak. I mamy 270 g węgli. 270 g węgli. No i to są moje makrosy na starcie. Jeszcze sprawdzimy, czy się zgadza. I pyk, mamy 2300, gościu. Czyli makrosy dla mnie są następujące. Dobra, więc jak widzisz, opaska teraz nie działa, widzisz? Nie działa, nie działa, widzisz? Nie klika się nic. Więc ja wyciągam ją, podłączam ją do laptopa. O. Uruchomiła się. No i teraz wgrywamy tajne oprogramowanie do opaski. I teraz wgrywamy. Pyk.
Dobra, więc jestem mega ciekaw, jak ta opaska będzie teraz działać. Z tego, co tu widzę, to będzie gotowa po treningu, więc akurat zdążymy coś zjeść, zrobić trening oraz kupić jakieś makrosy, żeby przetestować, czy ta opaska faktycznie pomaga trzymać makro. Czy będę mógł jeść co chcę, czy ta opaska mnie przypilnuje. Zobaczymy. Dobra, pora na posiłek przytreningowy. Wjeżdżają omleciki takie, do tego wjeżdża jeszcze kremik. Patrz to, kremik jest mega sztosem, tak, jest takiej fajnej konsystencji, takiej ciastkowej. I jeżeli Cię interesują takie przepisy, to ja Ci przypominam, że na grupie Wiara Licząca Makro masz darmowy e-book. Za friko e-book masz. Bierzemy sobie takie omlecika, bierzemy sobie kremu trochę i robimy sobie taką robotę. Patrz to, tu przykrywamy drugim kawałkiem omleta. Mamy teraz omletowo-kremową kanapeczkę. Mega sztos. Dobra, więc zaraz jedziemy na trening, bo jest to posiłek przedtreningowy. Więc ja se zajadam. Se, sobie, kościół, mega. No i oczywiście na koniec dnia sprawdzamy sobie formę. Tu już nie ma żartów, trzeba sprężać dupę, bo już jest kościół połowa maja prawie. A tu trzeba robić formę. Więc halo, halo, trzeba się brać. I jeżeli ty też masz jeszcze wątpliwości, czy robimy formę? Jakie zajebiste. To pamiętaj, robimy tą formę razem. Dobra, więc dla dodatkowej motywacji można napisać w komentarzu: robimy tą formę razem. Wtedy będę wiedział, że nie jestem sam. Robimy tą formę razem. Jakie zajebiste. Robimy tą formę razem. Oby ta opaska mocno raziła prądem, bo mi się chce jeść. Bo jak zajebiście to wygląda. Robimy tą formę razem. Kremik tu, cyk. O. Zawijamy je burrito. O, bo to tak prezentuje omletowe burrito. I teraz robimy tą formę razem. Ale tak pół żartem, pół serio, pamiętaj, że możesz jeść wszystko. Możesz jeść wszystko, tylko w mniejszych ilościach i trzymać kalorie. Więc ja dlatego sobie nie unikam ani kremów, ani słodyczy i tak dalej, tylko staram się je robić w wersji mniej kalorycznej. Bo wtedy zjem ich więcej i będę bardziej nasycony. Dobra, więc ja już zjadłem, teraz idę się szykować na siłowni, idę się pakować. Jedziemy na siłkę, robimy trening i później spadamy do sklepu po makrosy, chyba do Biedronki, bo tam jest kalafior, a ja lubię kalafior i lody kalafiorowe są mega zajebiste. Dobra, więc bez zbędnego przedłużania, pato, bijecie w twarz, znaczy w obiektyw i widzimy się w samochodzie. Jesteśmy już w drodze na siłkę. Jesteśmy w drodze na siłkę, jeżeli chodzi o plan treningowy, jest on podzielony na 4 dni. Treningowe jest to tak, góra, dół. Przerwa, push, przerwa, pull, przerwa i od nowa. Czyli takie 4 dni treningowe, dzisiaj właśnie wypada pull, czyli wszystko podciągane. Więc dzisiaj na treningu czeka mnie martwy na prostych nogach na hantlach, następnie będzie dociąganie do klaty wyciągu górnego, później jakaś forma wiosłowania z hantlami pewnie i na koniec chyba jest biceps na bramie, albo na czymś takim zaczynamy. Jakieś ćwiczenie na biceps będzie, no i brzuch sobie pykniemy, bo brzuch miałem robić na ostatnim treningu, ale nie zrobiłem, bo nie było już czasu, więc dzisiaj zrobię ze brzuch. Idealnie będzie plecy, biceps, brzuch i dwójki z tyłu. Zajebista sytuacja. A i najważniejsze, nie wiem kiedy to oglądasz, czy to jest rano, czy południe, czy wieczorem, ale mam nadzieję, że cały dzień był uśmiech, albo będzie, jeżeli to jest rano. I po prostu pamiętaj, pozytywnie nastawiamy się do życia. Gościu, czy mamy makrosy, teraz już na formę, czy z połówka maja. Tu już nie ma czasu na opieranie się. Walimy końcówka, gościu, robimy formę i co? No i co ci mogę powiedzieć? To zostaw łapę w górę, dawaj suba, zazad, dzwonek, pa, 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 pa. No i mam nadzieję, że ta opaska da radę mi przypilnować makro. Słyszałem, że to jest wynalazek od NASA, ale to jest wersja beta, więc nie mogę ci powiedzieć jeszcze, jak to wszystko jest zaprogramowane, jak to powstało, no ale wierz mi, że to jest, gościu, wszystko full legal. Tymczasem co? Spadamy na trening i no bo trening jest potrzebny do zrobienia formy, więc trzeba. Oto co pierwszy orbit trek na rozgrzewkę, 10 minut i...
trening zrobiony i teraz pora wbić do Biedrony i kupić jakieś makrosy, bo trzeba coś zjeść po treningu i jestem ciekaw, czy opaska już jest naładowana. Mam nadzieję, że tak. Jest tak, najpotrzebniejsze rzeczy są skyr, warzywa, kalafior i tam jest papryka. Jeszcze kura, gdzieś tutaj powinna być. A nie, pieczar. Tu. Kura. Z tego co widzę, opaska jest już naładowana, możemy odłączyć, jeszcze zobaczymy czy... Tak, dobra, możemy odłączyć. No i teraz tutaj w mailu od NASA dostałem... Montujemy opaskę. O, strzeliło. Zobaczymy czy działa. 3, 2, 1, tu już jest połączone, teraz tu. 3, 2, 1, jeszcze raz tu, trzeba było teraz kliknąć. Program ochrony makrosów został aktywowany. Ło, stary, teraz makrosy to będzie... Podobno mogę z tą aplikacją rozmawiać i są tutaj trzy opcje jakieś bezpieczeństwa przed makrosami. Nie strzelam, o co tu chodzi. Sprawdźmy to! Cześć! Witam cię, użytkowniku 001. W czym mogę... Jakie jest moje zapotrzebowanie kaloryczne? Twoje zapotrzebowanie kaloryczne wynosi 2300 kalorii. Co już dzisiaj zjadłem? Zjadłeś omleta z kremem o następujących wartościach 399 kalorii. Skąd to wiesz, ja to dopiero teraz załączyłem. Białka 28 gramów. Pierdzielę. Dobra. Dobra, powiedz mi, co mogę zjeść teraz po treningu? Mam ochotę na jakieś lody. Podaj mi jakąś propozycję. Proponuję lody z kalafiora, które są mega mega sztosem. Gdzie znajdę te lody? To może kurwa je przygotuję jeszcze. Gościu, są przecież na stole. O, ale faktycznie są. Pato, lody kalafiorowe i oczywiście przepis na wiara licząca makro na grupie w e-booku, który możesz pobrać za darmo. Zajebiste. Podaj mi makrosy tych lodów. Makro lodów to 207 kalorii, 33 gramów białka, 12 gramów węglowodanów oraz 3 gramy tłuszczu. Ale czekaj, to jest za piękne. Muszę jeszcze zapytać, o co chodzi z tymi stopniami bezpieczeństwa. O co chodzi z tymi stopniami bezpieczeństwa? Są 3 stopnie bezpieczeństwa. Aby zapobiec przekroczeniu kalorii, lepiej abyś ich nigdy nie poznał, więc trzymaj makro, gościu. Ło, brzmi groźnie, gościu. Przetestujmy sobie te etapy bezpieczeństwa, czy to naprawdę działa. Mam tu orzechy, to jest 50 gramów na 100 fatu, więc teoretycznie nie powinienem tego zmieścić makro. Czy mogę zmieścić makro orzechy? Orzechy mają dużo fatu, gościu, doradzam inny wybór. Zobaczymy. Mam te orzeszki, ładujemy je do bój. Nastąpiła obrona przed przekroczeniem fatu. To pewnie po treningu łapa mi się częściej tylko. Dobra, jeszcze raz. Uwaga! Ładujemy orzeszki do buzi. Nastąpiła obrona przed przekroczeniem fatu. Zamknęło mi pięść, cześć. To pato. Zamknęło mi pięść. Och, patrz to, mamy tutaj pięknego ponczusia i teraz skubniemy go. Ale nie mam władzy nad tą ręką, o co to chodzi? Co jest? Ty, jeszcze raz może niech tak zrobi, to wtedy jest skubne. Uruchamiam proces niszczenia słabego makro. Nie rób tego! Nie rób tego! Włączam ostrzeżenie w postaci elektrostymulacji. Co? Co jest kurwa? Włączam ostrzeżenie w postaci. Ja już nie chcę przekraczać makrosów. Chcę słuchać się opaski. Kiedy mogę zjeść następny posiłek? Następny posiłek będzie za 15 minut. Za 15 minut to spoko. Co zjem na następny posiłek? Na następny posiłek będzie tarta. No skąd ta tarta, jak ja nic nie przygotowałem. Gdzie będzie ta tarta? Ta tarta będzie w lodówce za 15 minut. W lodówce nic nie mam, pokażę ci, w lodówce nie mam. Patrz to, w lodówce nie mam żadnego ciasta. Tu mam jogurty, tu mam sery, tu mam kotlin, nie mam żadnego ciasta. Tu mam serki wiejskie, nie mam żadnego ciasta. Nie mam żadnego ciasta w lodówce, skąd ono się tam znajdzie? Będzie tam za 15 minut. Dobra, minęło 15 minut, sprawdźmy sobie. Ale pierdolę, patrz to. Czy mogę zjeść już kolejny posiłek? Zezwalam na kolejny posiłek w postaci tarty smacznego. O! Więc pora na kolejny posiłek. Wjeżdża druga część ciasta. Tak się prezentuje ciasto. Teraz uwaga, jeszcze pytanie. Czy mogę zjeść to ciasto bez przekrajania go na pół, tylko w jednym takim wielkim kawałku? Oczywiście, że może.
możesz, gościu, przecież to jest jeden chłopie. O, zajebiście. Więc sobie zapierdolę. Tak wygląda mega ciasto, ale duży kawałek. Jo, pierdolę, pato. Czy na to mnie stać makrosowo? I to czy tak, bo nie razi prądem. Mega. Czy to z gościu? Pora na ostatni posiłek. Kurka oraz warzywka. Czy to wszystko, co dzisiaj zmieszczę w makro? Tak, to twoje ostatnie kalorie na dziś. To jem. Bon appetit, goście i gościarki. A to kura smakuje tak. Mega dobra. I nie przekraczam makrosów. Cukinia. Pamiętaj, warzywa są mega ważne. Patrz, nawet ziemniaczka zmieściłem. Dobra, w końcu przyszła pora, żeby zrobić sobie konkursik na takie oto słuchaweczki. I teraz wszystko, co musisz zrobić, to oczywiście zasięgowa łapa w górę, suki dzwonek musi być. I teraz najważniejsze, czyli napisz w komentarzu, w jakim miejscu najciekawszym zrobił albo zrobiłabyś trening w takich oto słuchawkach. I najbardziej kreatywny komentarz zostanie wybrany i ta osoba wygra takie oto słuchaweczki. Oto co. Podsumowanie, gościu. Dobra, gościu, nie ma co się ukrywać, pokazuję ci formę. Wow, myślałem, że trafię w kamerę. Dobra, więc jak za starych czasów, gościu, tu masz przód, tu masz bok, tu masz plecy, tu masz brzuch z bliska, jeszcze trochę siedzi, ale lato tuż, tuż. Tu masz skosy, tu masz vacuum, dawno nie było. I tak się prezentuje forma na ten moment. Mam nadzieję, że będzie lepsze, bo posłuchaj. Główka maja, gościu, nie tracimy czasu. Nie. Dobra, więc mam nadzieję, że tym razem już dojdzie do skutku. Bo inaczej dostanę z prądu, gościu, więc mam nadzieję, że tym razem makrosy będą przypilnowane, forma będzie zrobiona i zdążymy na lato razem. Pamiętasz? Lecimy razem, gościu. I gościarko, też robicie formy, gościarki. Składy muszą być robione i dupy na wierzch, a czy... Dobra, więc tradycyjnie, jak się podobało, dawaj łapę w górę, dawaj suba, zaznacz dzwonek i dawaj znać, czy więcej takich testów, przyrządów, science fiction, gościu, o co tu chodzi, pa. No, wiesz, że to było wszystko na serio, nie? Nie? Wiesz o tym, nie? A i czekaj, gościu i gościarko, tu masz jeszcze trzy ostatnie filmy, są mega sztosy, więc obczaj sobie, są lepsze niż ten. Pa.